Cześć, przyjaciele, witam was serdecznie w takim inaugurującym ten sezon moich nagrań odcinku, bo będzie to przed rotacją w standardzie ostatnie moje nagranie pod kątem tego, co dzieje się w, w formacie standard, a Power Challenge, ich analiza przeniesie się na Murigala, więc to jeszcze nie ma pod JT Morigala. W końcu może zapomnę, że nie, nie zapomnę, może zapomnę, w końcu może nie zapomnę dać załącznika, odnośnika pod tym nagraniem do JT Morigala, żebyście tam fajnie się przenieśli na chwilę obecną i zasubskrybowali. Tutaj wrócimy pełnym gazem i tych odcinków będzie znacznie więcej analizujących sytuacje w standardzie, power rankingi i tak dalej, po rotacji w standardzie. Wtedy we wrześniu wrócimy tutaj pełną parą, na razie będę się wakacjował plus nagrywał dużo zaległych odcinków na Morigala, więc tam też zapraszam, bo będzie się działo odnośnie jeszcze aktualnego standardu nieco wybiegającego w przyszłości czyli taka seria, która oprze się właśnie na e, dekach z kartami, które moim zdaniem po rotacji będą mieć bardzo duży impakt na format, więc... Ta seria będzie na Morigalu kontynuowana, jest już nagrany odcinek o BW midrange'u, jest już wysłany do Roberta odcinek o RB midrange'u do standardu, także ta, te dwa deki razem z set sideguidami, z gameplayem na arenie są już dla Was utrwalone i jeden jest już na Morigalu online, drugi, drugi będzie, pewnie jeszcze w tym tygodniu. Natomiast ten odcinek zajmie się Pauper'em. Taki ostatni, pauperowy, jeszcze bardziej rozbudowany odcinek, bo Pauper Genon miał miejsce ten weekend. Polscy zawodnicy także mieli na nim swój udział, z czego jeden mój taki wieloletni, odprzedszkolny wręcz kolega Roman, z który to zdawał mi też relacje na żywo. Wiedziałem co jak, czym też grał itd. Tak tak Nie będę jakoś tam super się zawijał w te historie sidequesty, tylko zajmiemy się opisem top 8. Natomiast jeszcze z sidequestów na sam pierw, a propos jeszcze tego formatu, przypominam, że mój Community Grill Kaliski czyli miejsce, w którym możemy się spotkać, czyli w Kaliszu, Berglejona, na działce, wszystkie odnośniki i więcej info na Discordzie i na Facebooku, będzie miało miejsce już 20 lipca i właśnie na tym grillu planujemy zrobić turniej Pauper Classica. Jeżeli ktoś z Was się wybiera, szuka adresu, a tą lokalizację, to proszę do mnie na priv albo do Berglejona, dostaniecie adres działki. Oczywiście jak ktoś napisze ze smerfa ludwiczek666, no to nie dostanie tego adresu, to musi być potwierdzona osoba prawdziwa, wspaniała, którą my znamy, nie damy tam trzeciej, czy tam czwartej osobie, kolegi, kolegi adresu, tylko to musi być osoba z community, którą znamy, wtedy taka osoba dostanie adres i radzę sobie przygotować deka do Paupera, bo może to być też deck full prox, nie, nie musicie nagle z MKMA szukać kart z drugiej części Europy, może to być zdecydowanie deck wydrukowany, w turniej nie jest sankcjonowany, nagrody są fajne, też podane przeze mnie w... Opisie na Facebooku w Przypiętym Poście oraz na Discordzie w Przypiętym Poście, chyba nawet na Generalu, to jest na moim Discordzie. Także jeszcze raz zapraszam, tyle ze wstępniaka. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Wracamy z analizami dogłębnymi, mam nadzieję, standardu i nie tylko portacji. Teraz jest to już bardzo stagnacyjne, więc rozumiecie. Paupergedon, zamknie nam ten okres teraz takiego, wydaje mi się, mm, omawiania eventów, które mają znaczenie przed okresem wakacyjnym, a nawet podczas tego okresu wakacyjnego, no bo już są wakacje i zobaczymy, jak duże im. Modern Horizons trójka przede wszystkim na ten standard już ma i co wygrało ten turniej. Tutaj akurat już wiem, bo sobie oglądałem, że wygrał całość Rakdos Bern, także Roman, mój kolega grał właśnie Rakdos Bernem. Jest to deck, który zyskuje teraz na popularności bardzo mocno. Na Modo też widzę, że ludzie go testują. Z community nawet też hasu, z lasu, pozdrawiam ci hasu, też widziałem na swoich streamach, ogrywał cały czas tego Rakdos Berna. Bardzo dobrze liczył do trzech XD, żartuję, hasu, ja wiem, że dobrze liczył do 3. więc koniec końców. Yes. To deck, który zyskuje popularności. Ma tu w swoich szeregach nowe karty, ale z tego co wiem, Roman, właśnie wstępnie, jak z nim gadałem jeszcze przed tym nagraniem, mówił, że jego wersja, w sensie tego gościa, podała mu się znacznie bardziej od, od jego własnej i rozumiem, dlaczego m, ta poszła lepiej niż jego, bo on zdropował po pierwsze w chyba miał trzy luzy, miał trzy trzy, był coś w tym stylu i skończył swój udział w turnieju, natomiast tutaj podobno sideboard był bardzo fajnie zaprojektowany i to w Meta Games szaliło się znacznie bardziej. Zobaczymy generalnie, co jest oczywiście ze znowości, jest Sneaky Snacker. Sniki Snacker Czyli ta taka wróżka, która się tu idealnie utylizuje pod ten taki draw discard outlet, świetny w tym deku. Oczywiście nie potrzebowałem tu nigdy koloru niebieskiego, żeby ją zagrywać, bo zawsze będzie jakaś opcja na dyskardowanie jej. A dobranie trzeciej karty na turę w tym deku to żart, w sensie pod kątem tego, że zawsze dobieramy tą trzecią kartę. W zasadzie w każdej turze tyle mamy tego e, draw e, outletu w tym deku. Nawet e, z podstawowej rzeczy oczywiście wraca Faithless Duty, którego przez pewien czas w tym formacie, jak i w innych formatach nie, nie widzimy za bardzo. Jest to, jest to karta, która nawet. Była bliska bona, albo nawet była zbanowana w którym z Eternali z tego co pamiętam, jakiś czas temu. Natomiast e, koniec końców, Fate Looting wraca w glorii i chwale dzięki właśnie przede wszystkim Sneaky Snackerowi i możliwości grania pod takiego Burn Tempo Deka, który jest w stanie kontrolować bardzo dobrze board pod kątem zabije kreaturę, słyszę swoją kreaturę, zlutuje kartę na lepszą, zabije twoją kreaturę tym discardem. Przykładowo Fiery Tempera, e, e, dobrze pamiętam, że jest to Fiery Temper, prawda, prawda? No to jest taka najważniejsza karta chyba w tym deku pod kątem zabije ci stwora za mój car advantage, wiecie co chodzi, że dobieram karty, zyskarduję to, to ci zabije. Naprawdę świetna na madnessie. Znakomite już od, 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 od oczywiście zarania dziejów, kiedy jeszcze grały jakieś tam RB madnessy w innych konstraktach typu Extended i tak dalej, tak dalej. To bardziej był bardziej no bo UG madness to było właśnie to, czym się grało. Natomiast madness... Firy Temper to było coś, co już od zarania dziejów w Magic'u ma swoje miejsce i tym razem też tak to wygląda. Diamond Answers to jest oczywiście ta jedna z kart, które też bardzo dobrze, nie jest to nowość aż taka, ale no, zdecydowanie zaczyna grać tu i teraz, dzięki temu właśnie jak dobrze działa ze Sneaky Snackerem, znakomite combo. Tutaj zazwyczaj widzę cztery sztuki tej karty w większości spisów, gość zdecydował się na 3, być może jest to dobra liczba. Highway Robber jeszcze jest oczywiście także do tego bardzo silną kartą, która też świetnie kombi się właśnie z całością tego deka, więc deck generalnie bardzo łatwo jest w stanie grać na jakieś takie kryszer matchupy z paleci chłopa, Zutylizuję mojego chłopa, który wróci z grobu, dobiorę kartę, zyskarduję mojego kitchen impa, będę puszował grę w ten sposób, będę kontrolował twoje kreatury, na jakieś kontrolne matchupy, weather the storm matchupy, będzie po prostu grać na push face jak najszybciej i to ten grobi jeszcze lepiej, bo wtedy wszystkie nasze spalenia targetują także twarz przeciwnika, nie tylko i wyłącznie stwor. Nie ma tutaj kart, które no, musisz target stwora, nie możesz target przeciwnika, tylko wszystkie lecą tu i tu, więc możemy sprawować kontrolę na dwóch płaszczyznach, i tylko i wyłącznie twarzy przeciwnika, albo tylko i wyłącznie borda przeciwnika, co bardzo cieszy, bo nasze kreatury też jakby na to nie patrzeć, fajnie blokują, prawda? Bo możemy nimi zablokować, tam blokować, czym się wymienić, ta kreatura spada, znowu gramy nasze kart quality, znowu ta karta wróci z grobu i tak dalej. Więc tak, ten deck paradoksalnie, tak jakby nie byłby bardzo mocno ofensywny, potrafi być bardzo fajny, defensywny i przejść właśnie do tej gry takiej dziwacznej, trochę, która oczywiście ten dek nie chce grać, ale już tutaj szukam drugiego dna, oczywiście zawsze, żeby was w jakiś tam dodatkowy sposób zabawić tym aspektem, że koniec końców, ten dek jest w stanie naprawdę fajnie grać grę defensywną, co może szokować, no bo to jest założenia RBBern, A w praktyce ten deck ma nawet takie troszeczkę kontrolno midrangeowe kierunki, nie? Smash to oczywiście jak Grix Affinity wraca. Smash do smash, smash is się na ten mecz przydaje znacząco, więc jest z Spalbom, oczywiście Terror deki i inne combo deki, korzystające na grę, na Wiardzie, przede wszystkim Tron, prawda, który teraz sobie coraz lepiej radzi więc Nichy Spalbom, a także eee, Klontwa, no to nie jest nowoźbą, widziałem już ją od, od 100 laty. Eee, to też jest karta, która w tym metagamie może się sprawdzać bardzo dobrze. Miejcie na uwadze, że też właśnie jak trafisz takie combo metagame o taka. Ta może być najgorsza i Gorilla Shaman, żeby pokpić jeszcze bardziej Gris Affinity, z którego bym się na tym turnieju spodziewał znacząco sporo. Taka byłaby moja ocena wstępna. spodziewałem się, że jakieś Gris Affinity będą, że będą trony na 100%, będą Wander Stormdarki na 100%. No i generalnie meczapowo i metagamowo. In general, ten deck musiał się wstrzeć w tej wersji. Wygrał całość. Zdecydowanie Włoch oczywiście wygrał całość. No bo zazwyczaj Power wygrywają Włosi, no bo jest tam ich najwięcej na tym turnieju, co nie szokuje. No i takiego mamy laureata konkursu. No Nowość w Metagame, która nie jest nowością archetypową, bo ten deck cały czas gdzieś tam istniał w Tier 3 w tego formatu. Nie był to nigdy deck, który przebijał się do Tier 2, moim, moim odczuciu. Był zawsze taki deck w tle, jeden z tam z 20-30, ale teraz zyskał popularności bardzo mocno dzięki Sneaky Snakerowi. Dzięki tym nowym drom, jak się to fajnie tutaj wszystko e, m, utylizuje i discard zagrywa. Więc no, fajny propsik. Podam się ten deck, to też był jeden z decków, który brałem pod uwagę osobiście do grania. E, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak ten deck potrafi mieć flexi gameplay czyli jak bardzo potrafi grać defa' i jak bardzo potrafi grać OFA, w zależności od tego, kiedy potrzebujemy przestawić ten mode, nie? No i mamy Gról Ponce na drugim miejscu, czyli kolejny deck, który targetowałby. Jakby na to nie patrzeć w pierwszym miejscu, beta game, którego moglibyśmy się spodziewać, czyli trodów, altar trody, weather the storm opcje, itd., dalej. Tradycyjny zestaw, jak najbardziej. Plus, oczywiście, będzie mieć tu pewnie Eldrazi'ego, tak. Jest ten Eldrazi, który też jak najbardziej w tym deku się sprawdza. W praktyce no, nie może tutaj nie działać, jest wręcz stworzony do tego z, z, każdym, z każdym swoim opcją i działaniem. I z nowości jeszcze coś tutaj powinno być, prawda? Gdzie ta karta jest? czy nie, czy mi się pomyliło, chyba nie w tym jest stanowość, nie, nie w tym deku jest stanowość, jest to już mamy standardowy standard, ale ten Eldrazi jest naprawdę nie najgorszym wzmocnieniem, wręcz bardzo mocnym wzmocnieniem do tej strategii, plus overall jak trafię w dedykowany metagame, bogaty w trony, bogaty w takie gr greedy deki chciwe, w bogaty też w z Affinity, bo ten dek moim zdaniem ma bardzo dobry mecz dla z Affinity, wręcz okrutnie dobry mecz dla Grixis Affinity, eee, naprawdę trzeba się turbo napocić, żeby wygrać w ze eee, ze strony Afki i grać niesamowicie optymalnie też swoimi counterspellami, wiedzieć co skontrować, co zagrać, wiecie się, jak zagrać podwaliu i przede wszystkim uwaga, nie spodziewajcie się, pozbywajcie się nigdy Kraklanów w ten meczup, naprawdę Kraklan potrafi wygrać grę z Nikon w tym meczupie, wygrywał mi Właśnie w moich grach na żywo, ten matchup, on może, on może wyglądać niepozornie, ale ten deck będzie miał rozdania polegające na arborach i szybkim rampach go gościu, których Kraken po prostu zamiecie i wykaruje nas, więc nie zapominajcie o tych w tym matchupie, um, biorąc pod uwagę to, że jesteście graczami Gryfis Affinity, bo po sideboardzie będziecie mieć naprawdę jeszcze trudniejsze do, do przebycia gameplay przeciwnika. Ale no, deck występował, nie jest to nowość, został wzmocniony nowym Eldrazi, no ale... you know. Nie jest to aż tak szokujące. Lecimy dalej. Grixis Affinity, no spodziewam się co najmniej... Nie, nie znam resztę top 8, widziałem tylko pierwsze miejsce, ale spodziewałbym się w ciemno co najmniej trzech, dwóch Gris Affinity e, i 2 WD Decków. Na razie mamy 0 Storm Decków e, i pierwsze Gris Affinity. W Grixis Affinity też powinniśmy mieć jakąś nowość w postaci e, oczywiście Familara. Jest to bardzo mocna karta w tym archetypie. sprawdza się idealnie. Wydaje mi się, że po prostu jest lepszym fragmentem nowadays. To jest fragment naszych czasów, że tak powiem. Zastępuje go, robi to bardzo często lepiej, więc wydaje mi się, że to jest właśnie ten spot. Nie walczy z kanku, kanku wciąż bym w tym deku miał zawsze. Idealnie się teraz to wszystko spisuje. I powiem, powiem szczerze, że mając tylu właśnie lataczy i opcję na taki burn, nie yy, bym się w stanie powstrzymać przed graniem więcej ilości galwanych blastów. Na no, ten gość poszedł typowo w endgame, ma też dwa makeshifty, aż mainowe, co szokuje, ale pomaga w niektórych sytuacjach, oczywiście znacząco. E, więc nastawiony na late game build, ale też z e, e, i oczywiście z familarem. Więc zestaw kratur mi się bardzo i jak miałbym być szczerym, to byłoby zawsze moje 12 kratur, którym grałbym w swojej wersji gry z Affinity, zawsze. Natomiast to, co by się zmieniało, to pewnie skład ten. Tutaj nie do końca mi się wszystko w tym spicie spodob spodobało na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim dwa makeshifty mainowe w na tak, duży, na tak duży turniej, to jest taki bardziej target metagame, a na tak duży turniej, kiedy nie jesteśmy przekonani co do tego na co będziemy grać, dwa shifty mogą nam bardzo osłabić ręce startowe na niektóre matchupy. Więc tego fanem nie jestem, najbardziej fanem jestem tego. Ta, ta dwunastka wydaje mi się tym właśnie wyklarowaną dwunastką, którą chciałbym mieć zawsze w mainie Grycia Affinity na chwilę obecną. Trzeci kraklan w sideboardzie, jak najbardziej. Trzy Gorilla Shaman w sideboardzie, jak najbardziej, bo teraz to jak mówię, Mirror Wraca Grycia Affinity jest najpotężniejszym midranger w tym formacie w mojej ocenie, lepszym niż Gardensy. Więc, bo dostał wzmocnienia. Naprawdę ten gość jest znaczącym wzmocnieniem tego deka. Więc miejcie to na uwadze, że jak Grixis Affinity gracze możecie wyjść z z podziemia. Nie ma już agro Affinity, które było moim zdaniem kiepskim meczapem. dla tego deka. Później jak się to wszystko już wykrystalizowało to nie grało się ten matchup jakoś super wybitnie. Bez jakiegoś tam super dodekowanego sideboardu to nie grało się tego matchupu wybitnie. Teraz ten All That Glitter z deki odpadły, możemy grać sobie Galvanic Blastem ponownie. Więc jest super, jest super, możemy grać Grixisem ponownie. I tutaj mamy combo. Tak, mamy combo go gobosy, go który deck, który rzeczywiście potrafi w taki combo metagame bez all that glitters strzelić się niesamowicie, bo nie musi teraz blokować czegoś tam po drodze, żeby tylko dotrwać do combo setupu, więc jak najbardziej, nie mam jakoś super dużo do powiedzenia o tym deku, bo nigdy nie grałem nim, nigdy nie grałem, chyba raz grałem na niego, czy tam dwa razy grałem na niego i nie było jakoś problemu z wygraniem, bo byłem w stanie, zaraz, z e, cheater grał rara xd, zaraz to zobaczymy, halo, policja, żartuję, ten gość dostał takiego downgrade'a przez te wszystkie czasy, pamiętam jak otwierało się go w w paczkach i był właśnie rarem, mówisz kurde, czemu ta karta jest rarem, co ona robi w mojej paczce, dlaczego właśnie straciłem 15 zł za boostera? A teraz y, już się to wszystko wyjaśniło, po prostu źle go wtedy wydrukowali te x lat temu w M19 i zdecydowanie karta powerlevelowa na chwilę obecną jest commonem, nie rarem, więc trochę y, miss, i wciąż gra w jednej sztuce do w tym formacie, Wie, wiecie to na uwadze. Wow, świetna karta, prawda? Meming. dobra, skończymy z memingiem. Generalnie, tak jak mówię, nie mam za dużo o tym deku do powiedzenia, ale oczywiście overall. Yy, wszystkie kombo yy, tego typu po Oldad Glitters Absencji powinny wyjść spod ziemi. Tak się stało. Pierwszy kombodek, taki prawdziwy kombodek w tym w top 8 się znalazł. Lecimy dalej na piątym miejscu. No i mamy Elfiki, czy Elfiki, ścianiki. Nie, a nie, przepraszam, to jest jakiś taki. Tak, no ściany. Po prostu ściany. No, to nie przepraszam, bez przepraszania. Jest to klasyczne oczywiście. ścianadek, kolejny combo. Nie używający, może tak obficie, Weather the Storm Engina, jakby się chciało, za pośrednictwem innych dek. Wydaje się, że Weather the Storm jest super potężną kartą i dalej ten metagame się będzie stabilizował. Tym bardziej Weather the Storm deki będą combo wersję dominować. Miejcie to na uwadze, że naprawdę Weather the Stormiarze, że tu nie będzie żadnego waszego deka w top 8. Nie przejmujcie się tym. Teraz, przy populacji Rakdosberna Berna, Weather the Storm deki zyskałem jeszcze bardziej w moim odczuciu. I wydaje mi się, że Tron na Rakdosberna Berna ma naprawdę bardzo fajny matchup. Miejcie to też na uwadze, że Weather the Storm potrafi go zamieść niesamowicie. I koniec końców ten ścianodek jest bardzo tradycyjny. Nie, nie mamy tutaj żadnych. Yy, zawiłości matematyczne, które widzieliśmy pierwszy raz. No, może jest to taki bardziej cascade wersja. Nie wiem, te, te ściany wyglądają troszeczkę inaczej pod kątem tego Early game'u. u Chociaż nie, no ci goście są w większości wersji, jak ma to nie patrzeć, taki nowożytny, jak już widziałem. Więc, no, nie jest to aż takie yy, niesamowite, jeśli chodzi o innowacje. Ale ściany, czyli kolejne combo. Rakdus Bern na szóstym miejscu. Tuż kuldo tam się spoilerowała XD. Yy, tutaj w tym spisie. Mamy Demand Answer z wersji 4 czyli taki, który widywałem częściej, i reszta standardowa o tym deku już bardzo dużo powiedziałem. Jest inny sideboard zupełnie niż tamtym deku na pierwszym miejscu, z tego co widzimy, chociaż tamten dek akurat w top 8 swoim sideboardem się nie bardzo strzelił, ale być może w Swissie go to karowało, więc tamten sideboard z założenia targetował metagen, którego się spodziewał. Nie A więc Grychis Awki i Trony absolutnie tak. Ten sideboard robi to troszeczkę gorzej, ale też może nawet na tym zyskał w Swissie, nie? W zależności od tego, na co go parowało. Ale o tym już sobie mówiliśmy. Kul do Tobern, Czyli, o, mamy Glicombo! Ojeju! Dobra, przejdźmy już, przejdźmy już do tego do bo co to znaczy, usłyszymy, jestem ciekawy. Także 0 water do 100 deków w top 8. To była moja mispredykcja, absolutnie, i tylko jeden gry za Affinity to była moja mispredykcja. Także nie do końca spredyktowałem dobrze, nie doceniłem tego RB Berna, który widziałem, że jest w formacie, widziałem, że ludzie go testują, ale że będą dwie sztuki, które w tym mi sobie tak dobrze poradzą, tego się nie spodziewałem. No więc dla mnie to jest deck, który powinien być utemperowany niedługo i to nie jest deck, który nie da się pokonać, pokonać absolutnie ten RB. To nie jest deck do bana, że ktoś powie, wow, już ten, zbanujcie tego RB Madnessa, nie da się na to grać. Eee, Sneaky Snacker OP, nie. Wydaje mi się, że ten deck jest spokojnie do Uznania, wracając jeszcze takie ostatnie słowa odnośnie tego Arbe Madnessa, ale jest fajny, silny, jest nowością, natomiast jest do okie ok. uznania w 100%. Goblin Blast Runner, e, są to jakieś nowości, nowe nie. Nowości nowych nie ma, tradycyjny spis. Tu też w tym metagamie może nawet lepiej puszować grę, aniżeli Arbe Madness, tylko nie ma takiego planu m, aż tak dobrze rozwini z rozwiniętego pod, pod kątem kontroli board'a i kontroli twarzy naszego przeciwnika. Nie? To jest deck, który jest bardziej jednowymiarowy i po prostu chce pójść w twarz czyli tradycyjne RB, e, tradycyjne Mono Red Agro w tym formacie. E, combo! I cóż to jest? Leasing? Zaraz, zaraz. Panie, a to jest ten kombo na tym nowym tym? Tak, to jest combo na tym nowym tym. Też absolutnie nie widziałem go w akcji, ten gość tutaj błyszczy. Kolejny spis, który posiada 4 sztuki tej karty, także RG kolorystyka wzmocniła się za pośrednictwem tego komona, ale nie jest to dla mnie szokujące, bo wydaje mi się, że to naprawdę świetny, więc absolutnie tak. I koniec końców mamy taki combo midrange-output, nie bo jest to rzeczywiście combo, ale wydaje mi się, że ten deck czasem potrafi wygrać grę bez niego, jak tak patrzę na zestawienie tych stworów. Crackland, mój ukochany w tym spisie. No to jest talia, którą może nawet bym sobie potestował. Powiem szczerze, bo to jest taki za Affinity, trochę dowożytne Ciekawe to wszystko wygląda. Na chwilę bez obecną nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ zero gier widziałem tego deka w akcji po mojej i po stronie przeciwnika. Natomiast patrzę się na ten skład i to wszystko tu ma sens, bo wykorzystuje naprawdę mocne nowe synergie, absolutnie. Plus posiada moje ulubione karty w zestawieniu z, z tego formatu, no między innymi jedne z ulubionych, czyli Crackland, Deadly Dispute, Offering, Dures oczywiście, Cruising Wildfire też tutaj zmieścił, co jest idealne oczywiście, gdy trafimy na troniarza. Więc naprawdę to może być moim zdaniem najlepszy spis tego top 8. Najbardziej mi się podoba z takich innowacyjnych rzeczy. Zamyka te top 8, ale no... Powiem Wam, że podoba mi się najbardziej. Aż sobie do Was sproxuję i potestuję. Roman, oglądasz to? Dawaj, do dziada jedziemy w tym tygodniu. I Irona też bierzemy, bo Iron też testuje. Także umawiamy się tu i teraz już na, na testy w tym tygodniu przy pizzy, dobra? Trzeba sobie trochę pojeść, bo za dużo spacerków ostatnio i za dużo zrzucam wagi. Także trzeba sobie dojeść pizzy i zapraszam Was tu jeszcze teraz na wspaniały testing, bo to, sam muszę tego deka sprawdzić w akcji. No i tym generalnie akcentem. Będziemy kończyć. Na tym kanale Nef to może być ostatni odcinek do września. Coś tam może nagram po drodze, jak już będzie się zbliżała rotacja jakieś omówienie spoileru, coś w tym stylu chociaż spodziewałbym się, że będzie to nagrane na Morigala i tam też odsyłam, bo wciąż te wakacje będą pojawiać się nagrania tam. Będzie kontynuacja właśnie tego cyklu o standardzie i tego, co portacji może być silne będzie dalej kontynuacja, oczywiście, analiz poper klasikowych turniejów na modo i nie tylko zobaczymy, jak, widząc e, od tego turnieju w kolejnych tygodniach, Power Classic będzie ewoluował. Będzie może jakaś mini relacja z Turgiei w Kaliszu. Popper Classica. Powiem wam, czym, czym wygrałem, dlaczego tym grałem, dlaczego jestem najlepszym graczem. W skrócie. I widzimy się na tym kanale na 100% pozwakacyjnie. I tak jak mówię, na Morigala proszę się udać, proszę dać tam subskrypcję gratisową i cieszyć się kontentem, który powinien się okazywać co najmniej raz w tygodniu. Teraz tam. Jakie zaglądanie. Trzymajcie się, nie ryzykujcie z tego kanału. Też już tutaj będzie, że naprawdę no, tutaj świetne treści. Przysięgam, do zobaczenia. Hej.